To co? To czemu tego nie robisz? Wydaje mi się, że staram się po prostu nie wtrącać nikomu w zdanie. Wiem, albo kurwa, teraz dzieciaki są mega emocjonalne, bo w każdym programie płacze po kilka osób, mimo że się nic kurwa nie dzieje. Powiesz im, źle wypadłaś dziś. One płaczą, beczą, kurwa, zanoszą się szlochem. Może teraz tak jest. Za moich czasów tak nie było, nie? Nawet jak się ktoś tam, ktoś komuś powiedział coś złego, no to nie było od razu szlochania. A teraz to takie kurwa szlochy wszędzie. Chciałabym bardzo to zmienić. I jak to zrobisz? Masz na to jakiś pomysł? Czy po prostu przeczekasz, doczekasz do tego miejsca, w którym wyrzucimy coś się z programu i powiesz, nie udało się? Jest droga tylko w jedną albo w drugą, dlatego dzisiaj nawet nie jesteś zagrożona. Dzisiaj dajemy ci ostatnią szansę. Dziękuję. Tak, emocje się dobrze sprzedają, ale to chyba nie jest ustawione. One chyba nawet tak beczą. Oni to traktują jako szansę na lepsze życie, które znają z Instagrama. Świetnie, że tu casting był jakiś chujowy. No nie wiem, jak ja szukałem dziennikarek, nie? No to kurwa, tyle ciekawych osób się pozgłaszało, a oni mieli podobno zgłoszeń kilka tysięcy. No to kurwa, wyjąć z tych kilku tysięcy z 15 takich wow, no to jest chyba easy. Tak mi się wydaje, nie? Postaram się jutro. Nie staraj się, zrób to po prostu, wiesz? I nie słuchaj siostry. Ona chce dla ciebie jak najlepiej, ale ona wrzuca cię w swoją narrację. Ona potrafi ją spełnić. Ona wie, jak to zrobić. Oni chyba faktycznie chcą skłócić te siostry. Chce dla ciebie jak najlepiej, ale ona nie wie, że ty nie potrafisz. Ty zrób to po swojemu. Dzięki. No to Julita, chodź do nas. Być może to będzie dla ciebie zaskoczenie, ale to będzie ostatni raz, kiedy stoisz w tym miejscu. Dzisiaj jest ostatni raz, kiedy wystąpisz tutaj na panelu. Wpadłaś mi w oko, mam dla ciebie przepustkę. Gratulacje, to jest diamentowy bilet do drugiego etapu. Diamentowy bilet, gratulacje, dostajesz awans do drugiego... Głośniej tą muzykę, kurwa, bo za dobrze słychać, ja wam zmontuję lepiej, czekajcie, kurwa. Teraz będzie lepiej słychać, bo za dobrze słychać, wciąż za dobrze. Do etapu swojej. O, teraz lepiej, kurwa. Teraz lepiej wam zmontowałem. No. Mama mi napisała dzisiaj, że nie płacz, drugi raz na pandemię, żeby ci obiecało. Nie, oni naprawdę mają coś się tak z tą muzyką. Tak, kto im dobiera, to jest jakieś pojebane. Gratulacje, to jest diamentowy bilet do drugiego etapu. Diamentowy bilet, gratulacje, dostajesz awans do drugiego etapu swojej. Jesteś pierwszą finalistką, pierwszą osobą, która będzie reprezentowała was wszystkich w drugim finale. Gratulacje! Czyli co, ona co, od razu do finału dochodzi? A co ona takiego zrobiła w tym odcinku? W pierwszym pokazała, że nie rozkminia i prawie miała odpaść. Teraz na czym się wyróżniła w tym odcinku? Takim wow? Że jakiś super liderka, coś takiego? Mama
Mama mi napisała dzisiaj, że nie płacz drugi raz na panelu, ja bym co obiecała. Gratuluję. Zostań tu z nami! Czy mi się wydaje, że ona po prostu można ją... nią sterować dosyć łatwo i oni chyba to zauważyli, bo oni potrzebują takie osoby, które będą uległe wobec nich. Wracaj! Wracaj tutaj! Chcę mi ci jeszcze powiedzieć parę rzeczy, no. Ja mam zapisane tylko tyle, bo więcej Julita nie musiałem pisać. Lider. Nie no, jesteś kozakiem, Julita. Jesteś taka fajna, jesteś taka pozytywna. Tak dobrze się na ciebie patrzy, dobrze ciebie ogląda, ale oprócz tego wszystkiego jesteś w ogóle świetnym człowiekiem i pomagasz ludziom jakby w każdym możliwym aspekcie, czy to jest odcinek, czy siedzimy sobie tam i chillujemy bombę, zawsze jesteś chętna, żeby komuś pomóc. No ja jestem super twoim fanem po prostu. No chyba będziesz musiała przeprosić mamę, co? Ja mam to w sobie zapisane, że już nadajesz się na influencerkę. Ale najważniejsze, jeżeli nie będziesz ultra się starać, to odjadą ci pod względem wiedzy i tego, czego oni przeżyją, nie? Dlatego nie przechodzisz do drugiego etapu od razu, tylko będziesz cały czas z nami tutaj. Będziesz też tu z nami na tych panelach, będziemy ci mówić parę rad. No bo głupio byłoby odpaść jako pierwsza w drugim etapie, a wiesz, że jesteśmy do tego zdolni. Gratulacje. Gratulacje jeszcze raz. Gratulujemy. No i co? I kolejna z głowy. Ale nie, no możecie jej pogratulować, jak jesteście obok mnie. Natalka, chodź do nas. Czy Natalka uważa... Ej, a jak na przykład ktoś by jej zabrał teraz, ten diamentowy, to jest jego wtedy? Ja bym zrobił tak, że kto ci kurwa podpierdoli to, to jest jego, nie? I wtedy byłby program. No bo zobaczcie, w poprzednim jak taka jedna dostała taką kartę, że przejdzie dalej, taką bezpieczeństwa, no to mogła oddać, nie? No jak można oddać, to też można stracić chyba, nie? No to wychodzi, że to nie jest imiennie przypisane. Ja bym tutaj wprowadził odrobinę dramaturgii, rywalizacji. To, że sprogresowałaś od dnia wczorajszego, od wczorajszego odcinka. Nie wiem, jak to jest w waszym odczuciu, ale w moim osobistym bardzo. Myślę, że ma to przygotowane, mówi strasznie cicho, chce w to wierzyć, jest delikatnie lepiej, ale jak była na górze i chciała utrzeć mi nosa, to wtedy zobaczyłem prawdziwą Natalię. Dla mnie w odcinku z kolei Natalia była mega naturalna, bardzo mi zaimponowała tym, jak nagrała Instastory. To Instastory, jak było nagrane, dla mnie wyglądało to lepiej niż jedno Instastory influencera, który robi średnio 4 współprace w miesiącu. Tak więc super, oby tak dalej i jeszcze więcej tych fajnych rzeczy. Dzięki. Co? Jesteś fajnie, fajnie. Zaraz Klaudia będzie mądrzejsza, tej, spokojnie. Ty poczekaj, co mi psujesz? No. Jesteś dobra. Bezpieczna, ale... Ale? Ale dodatkowo bardzo fajnie się na ciebie patrzy. Bardzo fajnie. Płynie od ciebie teraz powoli takie światełko. Ono za tej czarnej maski się powoli... Kurwa, teraz jakąś muzykę dali takiej tajemnicy. Jakiś storytelling. Wybija, ale już się przebija. Już gdzieniegdzie skorupkę rozwaliło, nie? Dzięki. Johnny wygląda, jakby sobie zachował... O! Nie. Nie to, kurwa. Koszulkę, żeby na pamiątkę mieć. Szczerze wierzę, że naprawdę pokazuje się słabo. Nie, uważam, że zrobiłem fajny film zgłoszeniowy. Uważam, że zobaczyliście we mnie to coś, dlatego się tutaj dostałem, ale po prostu, gdy jest tutaj tyle kamer, jest coś we mnie, co mnie peszy i naprawdę... Chcesz zrezygnować, tak? To jest coś, co ja naprawdę mogę w sobie pracować, ale nie wiem, czy to ma w ogóle sens, żebym dostał kolejną szansę, skoro po raz drugi zwaliłem. Nie wiem, jest mi wstyd, że taką szansę życia marnuję, ale to przez to, że stresuję się tak bardzo, żeby wypaść dobrze, że wypadam bardzo źle. O tym wszystkim, wiesz, co jest jakby dla mnie mega ciekawe? Tak? Ty jesteś tego świadom w ogóle, stary, nie? Wiesz co? To jest naprawdę niespotykane. Wczoraj to jestem tą długą listę w nocy, no tam właśnie przez to. I rozpisałem sobie to, jak się zachowuję tutaj, jak się zachowuję normalnie. Jak się, co... A gdzie masz tą listę? To jest talent show.
Dara. No, ale się stało. Kto odpadł? Jest tak, że ty nie byłaś pilną uczennicą. I ją dużo pokazywali, to może po to, żeby ją wywalić. I nie słuchałaś tego wszystkiego i czerpałaś z tego całymi garściami. To było widać. Możliwe, że jesteś świetnym w ogóle widzem, tylko trochę słabym influencerem. I to jest trochę może nieprzyjemne, ale jeszcze najbardziej nieprzyjemne, że prawdziwe. Trafiasz oczywiście do grupy zagrożonej i chyba na razie tyle. Także dziękujemy, bardzo wam wszystkim dziękujemy i już możecie z nami zostać. I zapraszamy całą resztę do nas. Totalnie się nie spodziewałam czegoś takiego. Nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji, więc nawet nie przypuszczałam. Karol tak zaczął tą wypowiedź, że ja już pomyślałam sobie, co ja takiego odwaliłam, że oni mnie chcą od razu wywalić z programu. No, ale się stało co innego. Jestem zadowolona z siebie i w końcu muszę tak na maksa uwierzyć w siebie. Powiedz im, dlaczego cię już nie zobaczą. Nie, bo ego, nie wolno. Nie wolno. Patrzą na panem. Nie wolno. Dajcie jej powietrze tam, jest nam potrzebna. Ej, Sara, nie życzę do wyjścia. Także Julita jest pierwszą finalistką albo pierwszym uczestnikiem drugiego etapu. No to zapraszamy osoby zagrożone. Ale się ustawili, co od najmniejszego do największego. To dawajcie tego największego. Do nas. Michał, dlaczego miałbyś zostać w programie? Uważam, że miałbym zostać w programie dlatego, że wierzę w swoją możliwość i chcę wykorzystać tę szansę. Wiem, że czasem trudno mi tak bardziej się rozwinąć, właśnie jak teraz na przykład możecie zobaczyć. Wiem, że mogę nad tym popracować, żeby pokazać, że zasługuję, żeby tu być. Najdłuższe zdanie, jakie powiedział. Mnie przekonało. No nie, ja się spodziewałem, nie wiem. Skoro tak mówisz, no to mam nadzieję, że będziesz tak częściej mówił. Dołącz do reszty, niech ci będzie. Dziękuję bardzo. Przechodzisz dalej. Sylwek, wyślij kogoś od siebie do tego programu. I co, może po kolei odpowiedzcie na to pytanie? Może zaczynając od ciebie, Julka. Ja nie pokazałam na pewno jeszcze wszystkiego. W kolejnych dniach pokazałabym się bardziej i tyle mogę powiedzieć po prostu. Ja przed kamerą serio czuję się jak w swoim żywiole, więc wiem, że to jest to, co chcę robić. Może tutaj nie pokazałam się ze wszystkich stron, jak to powiedzieliście, tylko z tej jednej perspektywy, więc no muszę nad tym na pewno popracować. I co? No też dla Arka mi się wydaje. Nie, no doskonałe. Łukasz, a ty przebijesz to. Mam w sobie coś, co mogę pokazać jeszcze przed kamerą, że mam sporo pomysłów i że w jakimś stopniu na pewno bym się w tym odnalazł. I nie czuję, że dzisiaj byłem jakoś bardzo słaby. Wiem, że się nie przebijałem i takie jest moje. Okej, Michalina, zobacz. Niewiele było trzeba, nie? Wyszłaś, przemyślałaś sprawę, nie wrzuciłaś, nie wiadomo jakiego monologu, pięknie wybudowałaś. Kurwa, co się stało? 50 basenów. A, musimy od nowa oglądać. Tylko w jednym jest główna nagroda pieniężna i uczestnicy programu Twoje 5 minut. Chujowe, najpierw nie było przewijania. Nie no, widzowie, wytrzymajcie, jeszcze kurwa kilka minut zostało, no. Wiem, że nie jest to dobry, fajny program, ale kurwa, już obejrzeliśmy tyle. Że w jakimś stopniu na pewno bym się w tym odnalazł. Koniec większy dzieło. Nie czuję, że dzisiaj byłem jakoś bardzo słaby. Wiem, że się nie przebijałem i takie jest moje. Okej, Michalina, zobacz, niewiele...